górników, bo teraz koziołki rozpoczynają. Jest Nano na Brigitte, jest Bob, nam się pojawia, który otrzymywał szarże od przeciwnego Reinharda. No i zobaczmy, DPS-y drużyny górników bardzo blisko, ale rozbita drużyna, jeszcze Graviton zagrany przez Captaina Potato, no i obrona jak najbardziej utrzymana, ale bardzo dużo użyta. To EMT zagrywane troszkę dziwno, bo tam był tylko z Merdanem, nie było follow-upu, a reszta drużyny padała na plecach. Zobaczmy, jak tutaj to zaraz z kolejnym ultimate'em w piękny slip na Boston Bestim, który w szarży tutaj próbował kogoś wyłapać. No i kapitan tutaj to w te ultimate'y na tym Hammondzie ładuje bardzo szybko. Nie ponownie transgatorem, ale cały czas więcej ludzi mają obrońcy. Pojawia się Pit, co powoduje, że mogą teraz swoim ilością HP przeważyć nad przeciwnikiem. Teraz Shatter, szybka reakcja Merdana na tą szarżę. No i wreszcie oraz Refi, także coraz tutaj bliżej zawodnicy z koziołków się znajdują, zagrywane teraz self-destruct przez kapitana Potato wraz z EMP, łapie dwa fragi, jeszcze nanoboost oraz baraż zagrywany teraz przez koziołki, pozwoli im złapać po jednym fragu z tych super zdolności, zostaje już nam tylko Iser oraz Valeo. Iserowi udaje się jeszcze łapać Techa, no i regrupują się teraz zawodnicy górników. Celu, ale to za dużo HP, żeby umrzeć. Używany bit, Moon Hemed nie ma swojego Selistracta, więc on traci mecha, traci życie. Zostaje tylko Brigitte w tym momencie na punkcie. Bardzo mocne wejście od lwów. Wraca nam Katra z Wewędrzec. Jest Shatter we wszystkich! Jeszcze z tym kolesem z tyłu powoduje, że po prostu wszyscy padną. Kowal łapie fragi wraz z tym Reinhardtem i po prostu, no... tutaj bańka, ale... tutaj Felu, bardzo duża agresja, ona ma bardzo dużo energii, Bosto, więc zaraz kolejny Graviton gotowy. Tak, już 90% dla tej zawodniczki tutaj Nazari, no swoją drużyną oczywiście. Tutaj już przegrupowana drużyna z lwów będą ten teamfight rozpoczynać, ale to pierwszy decyduje się Brigitte, no i piękny teraz Graviton od Felu, łapie całą drużynę przeciwników praktycznie teraz z trzema fragami. Moon Man rzuca tego swojego self-destructa, tak naprawdę przygotowany już tam ground pod ten team wipe. No i teraz piękne zgranie tutaj ultimate'ów ze strony Morsu. I będzie to taki powrót bardzo szybki. Zobaczmy, w którą stronę dadzą się gracze. Gotowy z hukiem, ten nie próba, taka sniki huk, ale jest Shatter. Wędząc teraz to on straci, nie trzymał tej tarczy wystarczająco dobrze, no i cała jego drużyna upada tam jeszcze. Ultimate po stronie lwów, więc zaraz może będzie kolejny bardzo ofensywny. Ja będę znaleziony na tym Reaperze, bo zagrywany jest ten Nano na Katrasa i Katras pokazuje, że też Shattera może przywalić, chociaż był zatrzymany, to znalazł jeszcze dwie osoby, no i Morsy dojeżdżają do pierwszego checkpointu.